Słuchajcie, przyszedł sprzęt, to znaczy zestaw komputerowy z Morela. I w sumie nie byłoby w tym nic dziwnego, nie nagrywałbym tego, gdyby nie fakt, że patrzcie, całość stoi już na wadze. Czekajcie, sobie tutaj połapię wszystko. Okej, okay, o. Widzicie? 23 kilo. Wszystkie taśmy zabezpieczone, oryginalne. Znaczy, cała taśma, ta oryginalna od Morela, no nie jest zerwana. Więc stwierdziłem, że chyba sobie nagram to, co znajdę w środku. Bo takiego, znaczy no tak jak mówi, tak jak mówię zawsze, ja tego nie ukrywam. No ja się pecetami nie zajmuję jakoś tak na co dzień. Połamała mi się nóżka od wagi. O kurde, no taki zestaw, to jest zestaw. Dobra, odłożyłem wagę. Wjeżdżamy i będziemy rozpakowywać. Zobaczymy dokładnie, co tam się w środku dzieje, co tam się kryje, bo ponad 20 kilo, no nie wiem. I wszystko jasne, dwa UPS-y w środku. Zapomniałem o nich na śmierć. No ale dobra, skoro już zaczęliśmy, kuźwa, no ale już aż tu słowa uciekają. Skoro już zaczęliśmy to robić, to sobie rozpakujemy, zrobię jakieś miejsce tylko, gdzie mogę to postawić. Rozpakujemy, zobaczymy, czy nic się nie rozwaliło. Co może być tu? Przerwana. Ok, napęd, dysk. Dysk 1 TB, jakoś 64-megowy cache. I pewnie jeszcze jest jakiś ważny parametr, o którym zapomniałem wam powiedzieć. Windows 10, 64-bitowy Home Edition. Pamiątki G-Skill RIP JAWS, to było akurat od klienta chyba, jak dobrze kojarzę. Nie, to nie w tym zestawie. W którymś z zestawów klient chciał konkretny model pamięci i tak dalej, i tak dalej. To są pamięci DDR4, 3200 MHz, tak więc no nieźle. I to jest, to są dwie kości po 4 giga. Dysk na system. 128 SSD powinno wystarczyć. Jako sam system. Dobra, kartonik out. Ale powiem wam, dopóki nie przypomniałem sobie o tych UPS-ach, to naprawdę byłem zaskoczony wagą. Zasilacz od... Czekajcie, kurde, tak pokazuję, ale wy nie widzicie. Zasilacz od Chieftek. A czekajcie, bo mi się aparat przekręcił. Koral złoty. Od Chiefteka 650 W z brązowym certyfikatem, nie wiem jak to się nazywa, mocy oszczędności czy czegoś tam. 85% wydajności, tak więc no super. Procesor i5 6600
na soket 1151, 3,3 GHz na rdzeniu, 6 MB cache'u. Myślę, że konstrukcja, która pozwoli cieszyć się komputerem bez zmian przez dłuższy czas. Do gierek, tak, nie wiem, GTX 1060 od GeForce'a. Co ja gadam, GTX 1060 od GeForce'a. Dobra. Dzisiaj na trzecią poszedłem do pracy. Wróciłem jakoś koło 12. W tym czasie zdążyłem rozkręcić jednego laptopa, co już zdążyłem nagrać, wymienić matrycę w innym laptopie, co również nagrałem. Teraz jest 15:26, przyjechał kurier do komputer, tak więc mam prawo bredzić. Wypiłem tylko jedną kawę. GeForce GTX 1060 od... miało być chyba od Asusa. No faktycznie jest od Asusa. To... płyta główna od Gigabajta. Płyta taki średniak. Do jakiegoś taniego gniota mu sporo brakuje. Jest to niezły produkt, gdyż tak, na komputer łącznie z UPS-ami i tam systemem operacyjnym było przeznaczone w okolicach 5,5 tysiąca, jak dobrze kojarzę, więc no, jakiejś tam super ekstra wypasionej płyty nie brałem z tego względu, że nie widziałem sensu ku temu, gdyż komputer jest dla generalnie normalnego użytkownika, który fakt faktem lubi sobie pograć. Płyta obsługuje już pamiątki właśnie o taktowaniu 3200, oczywiście DDR4. No i cóż, pewnie coś tam jeszcze obsługuje, o czym mógłbym powiedzieć, ale nie powiem. Bo nie jestem jakimś tam magikiem przy tym i nie za bardzo wiem, co mądrego mógłbym powiedzieć. A, ma USB 3.0 na front. Czy USB 3.1? Kurczę, to aż na tyle nie jestem na bieżąco. Jakie to musi być super, hiper szybkie USB. Upsy. O kurde, no faktycznie, swoje waży. Twoje waży takie dwie sztuczki. Dobra, ale proszę, sami się dzisiaj zajmować nie będziemy. Jeszcze pokażę wam teraz obudowę. Później złożę to poza kadrem pewnie, bo to składanie tych stacjonarek idzie mi jak krew z nosa. Chociaż widzowie, którzy śledzą kanał od jakiegoś czasu, zobaczą, że poczyniłem postępy i że wziąłem sobie wasze uwagi i spostrzeżenia do siebie. Tak, ja wiem, można wyjąć obudowę w inny sposób, ja jednak wyciągam ją ten. Opa. Obudowa spora, z okienkiem, jest fajna o tyle, że tak, tutaj z przodu wchodzą chyba dwa wentylatory, jak dobrze widziałem, z góry również jest prześwit i mocowanie na wentylatory, jak i z dołu tam jest filtr przeciwpyłkowy, kurzowy, jak zwał, tak zwał. Obudowa przystępna cenowo, a jednocześnie bardzo przyzwoita. Z przodu dwa USB 3.0, dwa USB 2.0. No, audio panel, a to jest od regulacji wentylatorów. Fajne, naprawdę fajne. Po złożeniu zobaczę, jak to będzie wyglądało. No i jakieś tam wrażenia a propos samego wykonania tej obudowy, jakie będą. No a póki co
Chyba coś zacząłem mówić i straciłem wątek, no ale cóż, tak jak mówiłem, jestem zmęczony. Póki co, to chyba będzie na tyle. I cóż, do zobaczenia po złożeniu sprzętu. Dobra, czyste, nic się nie powinno porysować. Tak tylko wam powiem. Generalnie ja myślę, że mam dosyć fajną pracę. Bardzo lubię robić to, co robię i cieszę się z tego. Ale jak sobie popatrzę na tego gościa, to jest na streamie live, chyba NASA, coś tam. Ten to dopiero ma fajną pracę, co? Se fruwa, coś tam naprawia. Żyć, nie umierać. Dobra. Zaczynamy od obudowy. Obudowa jest taka chropowata. Wiecie co, nie wiem, czy was trochę nie podnieść. Troszkę tak zaimprowizujemy szybciutko. O, być może będzie lepiej. Albo coś wcisnąłem, a jak wcisnąłem i wyłączyłem mojego kosmolutka. Ajajajaj. Ale to nic. Jeszcze, o. Dobra. I teraz będziecie coś tam więcej widzieli. Obudowę za chwilę oczywiście położę i będziecie widzieć. Dobra, czekajcie. O tak. Ten ludek musi chodzić, bo ja uwielbiam, kiedy coś gra, znaczy się wyświetla, czy coś. NASA stream. O. O, jest jeszcze jakiś inny. Kurde. Tutaj pokazują gościa, a tam chyba ogólnie rzut na nasz glob. Dobra. Połóżmy to. Całe dobrodziejstwo. Odkręcę też tył, gdyż tam jest miejsce, gdzie mogę pochować kable. Przedtem nie zwróciłem na to uwagi i ktoś subtelnie zwrócił mi za to uwagę, gdzie był tam jakiś inny montaż komputera. Oj, tam to się hejt posypał, że amator, że to, że tamto, ale ja nigdy nie powiedziałem, ale to się przesuwa. Później to rozkminię, o co w tym chodzi. Ja nigdy nie powiedziałem, że jestem jakimś mega fachowcem. Ja lubię to robić. Znaczy lubię to robić. Lubię robić to, co robię. Robię to od wielu, wielu lat. Trochę komputerów złożyłem jeszcze za kadencji, kiedy pracowałem u kogoś w serwisie. Tam był również sklep. I to tyle, tak? Dobra, to wszystko musi wyjść na zewnątrz zapewne. Kurde, co wy widzicie, a co nie? O, tak. No, tak więc tu są jakieś od wentylatorów kabelki. Oj, czuję, że ten filmik to będzie masło maślane. Chciałem to sobie na spokojnie zrobić. No zobaczymy, czy wkleję tą część, czy nie. Gdyż nie lubię za bardzo wrzucać kiedy filmików, kiedy się motam przy czymś, tak? Tak jak laptopy robię już szybko, tak komputery stacjonarne. No nie mam przy nich wprawy, nie chcę robić pośpiechu, żeby nic nie zepsuć. Zestaw śrubek, trytytek i tak dalej. Trzy wolne gniazdka do zamontowania jeszcze większej liczby wentylatorów. Zasilacz. Zasilacz się zamontuje tu i chyba go już wrzucę. Czemu to tak lata? A, bo to ten filtr tutaj jest na magnesie. Okej, wszystko jasne. Bardzo fajnie się go wyjmuje. Kurde, ale ja będę mądry po takiej robocie.
biorąc pod uwagę, o, tutaj jest chyba miejsce na SSD-ka, czy na dysk 2,5 cala. Ja naprawdę pochłaniam takie ilości wiedzy, że aż sam się dziwię, że moja głowa nie przypomina dyni. Czy obecnie zaniedbałem fryzjera i głowa bardziej niż dynię na pewno przypomina szczotkę klozetową. Ale cóż. Ale cóż. Srebrne śrubki. Szkoda. Czarne na pewno lepiej by wyglądały. Nie wiem, czy nie zastosujemy śrubek, które załączył producent obudowy. Okaże się, jak będzie z wykorzystaniem. Taki fajny zasilacz. Bez jakichś zbędnych bajerów. Gdyż co jak co, ale zasilacz według mnie ma być po pierwsze wydajny, piękny, raczej później. A no właśnie, gdzieś śrubokręta jeszcze nie wyjąłem. Okej. Kurde, mam dzisiaj tutaj jakiś taki syfek dookoła, że czuję, jak mi to pierdyknie wszystko. No i wyłączyli kosmonautę. Ech, to jedni. Ale jest jakiś inny stream. O. A, no to ten mi się bardziej podoba, bo tutaj jest jakaś taka bardziej relaksująca muzyczka w środku. Czy w środku, w czasie trwania. Zaraz wam pokażę, znaczy może trochę później. Na pewno wam kiedyś pokażę, o tak. Z magnes. Hoppa. Hoppa. Dobra, teraz tylko to jakoś przykręcić. Nie ukrywam, że statyw z aparatem lekko mi przeszkadza. Ale bym się śmiał, jakbym go zwalił. Dobra. Na jedną podłapałem. Kombinuję trochę, jaką pod górę mogłem obudowę postawić i zasilacz normalnie by leżał, no ale co zrobić. No dobra. Może byśmy w kolejności, tak, musimy przeciągnąć kable, żeby móc w spokoju włożyć płytę główną do środka. Po wszystko powoli, spokojnie, żeby
Ojejku, kurde, kabli a kabli. A, ale to nie wszystko, spoko, to jest od audio, to jest od USB, no to są przełączniki sygnalizujące pracę dysku, pracę chyba tam, czy ogólne zasilanie komputera, tak? No i USB 3.0. Obudowa w standardzie ma tak. Tutaj wentylator i tutaj wentylator. Tu jest miejsce niżej na jeszcze jeden. W zestawie już go nie ma. Na dole, tutaj gdzie wam pokazywałem ten filtr, znaczy filtr. No filtr, tak? Przeciwpyłkowy. Tam rolę wentylatora robi wentylator od zasilacza. Ok. Otwórzmy sobie. Pudełko z płytą główną. Fajne kabelki. No, obudowa jest przezroczysta, czy jedna ścianka jest przezroczysta, tak więc przydadzą się jakieś elementy wizualne. No, nie wiem, zawieszka na drzwi. Zobaczymy. Jakiś adapterek. Jakoś to tam było. Teraz to mało istotne, gdyż odłożę karton na bok i bardziej się skupię na rzeczach, które mnie teraz interesują, czyli chociażby uziemienie się, gdyż teraz już będę brał do rąk elektronikę i może to się dla niej kiepsko skończyć. W sumie założę sam na rękę. Mocniej zacisnąć. Cyk. Ok. No więc zacznijmy od maskownicy tylnych portów. Fajna, widać już klasę produktu, tak? Ona nie jest tylko metalowa, tutaj to jest na jakiejś gąbeczce. Fajnie to wygląda, fajnie się trzyma. Tak więc to na plus. A nie wiem, czy powiedziałem w ogóle, co to za obudowa, jaki to jest model i tak dalej. Właśnie się rozglądam. Karton widzę za sobą, ale nie mogę nic odczytać, gdyż jestem skupiony na czym innym. Jak nie zapomnę, to powiem o tym później. A jak zapomnę i będzie was to interesowało, nie było tego widać, tak, bo może było, no to wtedy przypomnijcie mi gdzieś tam w komentarzu. Na pewno zamieszczę taką informację. Ok, teraz zdejmę obudowę i zamontuję procesor. Nie lubię montować tych chłodzeń intelowskich, kiedy komputer jest już włożony, znaczy kiedy płyta jest włożona w obudowę. Tak więc zrobię to teraz. Fajnie to wygląda, muszę wam powiedzieć. Tak jak nie jestem przy... znaczy, ja jako ja, tak? Nie jestem... Chociaż nie to, że nie jestem za komputerami stacjonarnymi, aczkolwiek, no, osobiście wolę laptopy, tak? Gdyż... No, ja nie wykorzystuję parametrów. Takich, które mogę już wrzucić do stacjonarki. A jakbym zaczął wykorzystywać, to bym przestał pracować tak naprawdę.
Znaczy, może nie przez to, ale więcej czasu poświęcałbym na granie niż na kręcenie przy tych komputerkach. A tego bym raczej nie chciał. Już sporą część życia zostawiłem na serwerach. Więc teraz wolę robić rzeczy bardziej pożyteczne. O, super. Cyk. Cyk. Czeka mnie później zbieranie sporej ilości kartonów, no ale... Dobra. Kurde, na tym drugim filmiku też widać kosmonautę. Znaczy widać jakby z pierwszej perspektywy, coś tam jego dłonie widać i tak dalej, i tak dalej. No. Ale cóż. Jedni urodzili się, żeby robić coś w kosmosie, a inni urodzili się, żeby grzebać przy komputerach. Kurde, waży swoje ten procesor, muszę wam powiedzieć. Tak. Cyk. Upewnię się, że go dobrze włożyłem. No jakby siedzi, ale... Jest ten znaczek, którym należy się kierować. Bardziej chyba swoją ciekawością się kieruję teraz, wiecie. Naprawdę, dawno nie składałem komputera. No w sumie dawno nie składałem w ogóle stacjonarki, tak? No, wszystko jest na kanale. Dobra, tutaj piny, znaczy piny, te nóżki powinny być w takiej pozycji, że po prostu je wtykam. I teraz tak, system fan. CPU fan. Ok, czyli ja muszę, kurde, takie chłodzenie do takiego proca. Masakra. I jakaś silikonowa pasta. Chyba, że nie jestem... Znaczy... Chyba, że ja czegoś nie wiem i te ich silikonowe pasty są jakieś cudowne. No nie wiem. Jakoś tak mnie to... Dobra. Takie przemyślenie, wiecie. Czekajcie, czy nie będzie lepiej... Na przykład. Nie. Tutaj już muszę się przyłożyć ze strony wizualnej. Gdyż tak jak powiedziałem, część komputera, część obudowy jest z pleksy. I musi to jakoś wyglądać, prawda? Cyk. Tutaj upchnę między nóżka radiator trochę tych kabelków. O. Teraz nie powinny się plątać nigdzie. No chodź tu. Czekajcie, czekajcie. O, gra i buczy. Dobra, to teraz jeszcze zamontujemy pamiątki.
Teraz tak, to na bok. Na górę z powrotem obudowa. I wkładamy. A nie, 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 czekajcie, przymierzę tylko, czy nóżki dystansowe mi pasują. Tu pasują, tu, tu. Wiecie co, idzie się, że tak brzydko powiem, zdenerwować. Mało być brzydko, ale wyszło cenzuralnie. Bo stwierdziłem, że okej, nagram. Tam ewentualnie się trochę pomotam, to najwyżej nie wstawię tego montażu czy coś. I nagrywałem. Płyta włożona. Czekajcie. Kable poprowadzone i tak dalej, i tak dalej. Ale na którymś etapie aparat przestał nagrywać. Znaczy filmik osiągnął jakiś tam limit. Kurde, ale nie słyszałem piknięcia. No i niestety, część filmu poszła w... i poszła. No ale cóż, nie będziemy płakać. Teraz zamontujemy sobie dysk. Ale szkoda, naprawdę szkoda. Jak to się montuje? Zakładam, że jakoś tak. Są tam takie. O, weszło. Weszło. Gra. Dysk nadane. Taka konstrukcja. Nie wiem, jakby to kogoś interesowało. I dysk na system. Zaraz go otworzymy. Wiem, powiecie zaraz, przynajmniej co po niektórzy, bo zawsze się znajdą tacy, którzy mają inne zdanie i generalnie cieszę się z tego. Bo ludzie powinni mieć swoje zdanie. Tylko powinni je umieć wyrażać. Tak więc, ktoś zaraz powie, że o, za mały dysk na system. Wydaje mi się, że 120, blisko 130 giga na system to jest świat i ludzie. Co my tu mamy w zestawie? Książeczka, oczywiście wrzucam do kartonu po obudowie, sam dysk. No, jak SSD, leciutki, kurde. Reklamy, tutaj jest element, a to jest adapterek, żeby to zmieścić w, do 3,5 cala, jakoś tak to wtedy się montuje, ale nie wiem, czy jest sens, skoro tutaj jest taka specjalna kieszonka, myślę, że to sobie darujemy, tylko teraz tak, czas znaleźć śrubki do dysku. Hopa, nie wiem, czy to będą te, nie wiem, nie wiem. Nie. To już też powinny być chyba z małym gwintem. Dobra, gra. Wkładamy dysk. Czekajcie, muszę sobie astronautę powiększyć. No ruszaj się, panie. O.
teraz tak, dwa komplety tasiemek sygnałowych. My zużyjemy oczywiście trzy sztuki, więc jedna zostanie na zapas, jakby, nie wiem, myszy przegryzły czy coś. Takie fajne, sympatyczne. Patrzę, jakby to umocować później. I te kable też w jakimś tam większym nieładzie nie były. Ale to chyba mniejszy problem. I dobra, teraz tak. Tutaj są porty USB. Cyk. Zerknę, od którędy najlepiej będzie puścić sygnał. Chyba tędy, albo od dołu. Zobaczymy. Ale puśćmy boczkiem póki co. Tutaj. I drugi. Test do napędu. Więc ok, to otworzę sobie drugie. Znaczy on nie robi większej różnicy, to że do napędu, ja to sobie tak jakoś ułożyłem, że te ze zgiętym wtykiem, widzicie, to są do napędu, po prostu. Nie wiem dlaczego. Pewnie nie mam racji, ale każdy ma mieć, ma prawo mieć swoje zdanie, swoją opinię. Dobra, wyciągamy przewody od zasilatora, słuchajcie. I plączą mi się z moim uziemieniem na ręku. Opa. Wszystko. Wszystko. I dobra. Najpierw podłączymy sobie dyski. Napęd jest tam. Tak chyba się uda. Dobra, tutaj też ten prądzik się przyda. Wiecie, to żeby to miało jakieś ręce i nogi. Do wentylatorów. Dobra, chyba pora postawić obudowę. Patrzę, czy opieram w miarę bezpiecznym miejscem, czy w miarę. Tam jest element, gdzie, znaczy fragment, gdzie wystaje płyta główna, więc warto by było o tym wiedzieć i uważać. No dobra, słuchajcie. Cyk. Chowamy. Cyk. Tutaj podłączymy wentylatorki. Na razie
przepchniemy na drugą stronę. Również tu mamy prąd do napędu. Teraz tasiemka, która została stworzona do podłączania napędów. Faktycznie to lepiej to wygląda, jak te kable są tam pochowane. Ok. Czyżby to był czas? Chociaż nie, podłączymy prąd do płyty. Chyba siedzi. Chyba. To. I jeszcze. No tam jeszcze nam zostanie karta graficzna i tak dalej, ale. Dobra, czekajcie teraz. Bo tutaj muszę sobie. Cyk, cyk. To jest do grafiki. Dobra, teraz słabo widzę. Nie wiem, czy mam. O, sorry, ale. O kurde, Armagedon! Ich ty. Muszę bardziej przekrzywię trochę. O. Bezpiecznie, bezpiecznie. I się spierdoliło. Ale to tylko płyn do czyszczenia. Czekajcie, żebyście wiedzieli, jak ja tu teraz operacje dantejskie robię. Dobra. To ma być tak. O. Jeden. Jeden. I... Dobra, na razie jest nieźle. Ok, tutaj sobie wyciągniemy prąd do grafiki, ale tylko chwilowo jest tutaj, nie krzyczcie. Wszystko dlatego, żebym mógł położyć obudowę, że tych kabli się już tam nazbierało. Nie chciałbym czegoś rozwalić. Tam już jednak trochę jest. Dysk, nie dysk. Dobra. O, kartonik walnięty. Kurde, ciężko mi sobie wyobrazić, jak wysyłane są komputery, które są już złożone. Ale se przypierdoli, uderzyłem się prosto w grydykę. Ach, to kuźwa, boli. Tam są jakieś rzeczy, ale mnie bardzo interesuje to. To.
Cezary w jednym z polskich filmów mówił to ten. Ocie diabeł. Nie wiem, jak to jest zdenerwowało, to mógłbym tym zabić. Dobra. Tutaj mamy złącze na dodatkowe zasilanie. To cóż, podpinę. Dobrze, teraz sobie dokręcimy, żeby ona tak swobodnie sobie nie fruwała. Kurde, a! No tak, to plastik. Hopsa, to magnes, to plastik. Utrzyma, nie utrzyma. Grube paluchy, ciężko mi tam manewrować, ale okej, udało się. Jeszcze muszę pamiętać, żeby napęd z drugiej strony przykręcić. No i dobra, teraz sobie zerknę na szybko, co ja dostałem, znaczy co klient dostał w tej pięknej tekturowej teczówce, która faktycznie jest piękna. Do spięcia kabli, ok. O, więcej. Na pewno się przyda. Książeczka i płytka ze sterownikami. Płytkę sobie zostawię na wierzchu już. A resztę schowamy. I słuchajcie, zasilanie do grafiki poprowadzimy chyba tędy. A wy nic nie widzicie, nic nie mówicie, nic nie widzicie. Hops. Dobrze, o pobudowę, o pobudowę. No, widzę, że czas nagrywania zbliża się ku końcowi, no ale to już dobrze nawet. Albo nie, pociągnę górą, żeby... Tutaj jest wentylator od razu, żeby mi się kabel niechcący nie wplątał któregoś razu. Tylko sekundkę zerknę, jak mi tu pasuje. A pasuje mi i tak, i tak. Dobry kołami. No i ładno, słuchajcie, wszystko podpięte. Jeszcze został nam wentylator z tyłu. Prąd do wentylatorów. No i teraz należałoby tyle o ile zrobić coś z tymi kablami. No ich się tu trochę nagromadziło. To na górę. Też sobie stąd zabierzemy. Wiecie co? Chyba już nie ma sensu, żebym nagrywał walki z kablami. Walkę z kablami. Wrzucę fragment uruchomienia komputera. I tyle. Tak, dajcie mi kilka minut dla siebie. Dobra, słuchajcie, trochę to trwało. Jak się okazało, nie miałem kabla DVX,
żeby to podpiąć, znaczy to, żeby podpiąć komputer. Kabel już kupiłem. No, jako że używam w serwisie starego monitora, tam jest tylko DV i VGA, HDMI nie ma. No i stąd opóźnienie. Ja już komputer sobie, znaczy nie podłączałem go jeszcze do monitora, ale włączyłem ogólnie zobaczyć, czy wystartuje, jak to się świeci. Jest naprawdę fajny efekt. Jak odpalę, to Wam podobne i pokażę. Na pleksie jest folia z tej strony, no z tej strony nie zrywałem. Zerwałem tylko z wewnętrznej, żeby przy kliencie już tego nie demontować. Więc obraz będzie trochę załamany, ale i tak fajnie. Czekajcie. Opa. No dobra. W teorii powinno zadziałać. Przesunę was teraz, żebyście widzieli podświetlenie kompa w środku. Nie wiem. Waga i Benz. Poszło. No dobra, teraz trzeba poustawiać dyski i zainstalować system. To było na tyle. Łapka w górę, subskrypcja, o tam. I to by było na tyle z nagrywania w dniu dzisiejszym. Na razie.